Mistrzu, bo nikt z nas inaczej nie śmiał się zwrócić do Bogdana Paprockiego. Dziękujemy Ci, znowu się udało. Drugi raz, mimo tak ciężkich czasów, mimo szalejącej pandemii, udało nam się dotrwać do końca. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Natomiast oczywiście ta dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca, gdyby nie pomoc zacnych sponsorów. W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, osobie profesora Piotra Glińskiego, premiera Polski. Dziękujemy. Dziękujemy również dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta pani Magdalenie Zdończyk za wsparcie. Dziękujemy. Jeszcze jedno podziękowanie dla rektor niestety nieobecnej dzisiaj pani Elżbiety Wtorkowskiej z powodu choroby za to, że pochyliła się nad naszym projektem i pomogła nam go przeprowadzić. Zanim przejdę do podziękowań osobie, której naprawdę jestem najbardziej wdzięczny, ale to zaraz powiem dlaczego, chciałbym podziękować wspaniałym uczestnikom, których mamy tutaj creme de la creme na scenie. Chciałbym podziękować pianistom, chciałbym podziękować orkiestrom muzyki, którzy wykonali też w tym tygodniu morderczą pracę. Aż z jury to zaraz będzie dziękował ktoś inny w moim imieniu i w naszym imieniu, a także osobom, które robiły to z zamiłowania, z dobroci serca, których tutaj też widzimy w takim nielicznym gronie, ich było dużo więcej, to są wolontariusze. Gdyby nie oni, nie udałoby się to ogarnąć tego. Brawa, wielkie. Boję się, żeby kogoś nie pominąć, ale mam nadzieję, że to już jest, to są już wszyscy. To znaczy ja jeszcze prywatnie mogę podziękować pracownikom biura konkursu imienia Bogdana Paprockiego w liczbie 4 osób, którzy naprawdę od 2 miesięcy, a od roku właściwie, a od 2 miesięcy tak na po 24 godziny na dobę. Dziękuję Iwonie, Marioli i 2 Markom. Dziękuję bardzo. I teraz czas na koniec prywaty, czas na podziękowania dla osoby, bez której w ogóle by się to nie udało, który drugi raz odważył się i myślę, że jeżeli dzisiejszy koncert okaże się sukcesem i przełożeniem naszych werdyktów na wrażenia artystyczne, to zdecyduje się i na następną edycję, i jeszcze następną. I już żadne kamer image nam tutaj nie zagrozi. Chciałbym podziękować gospodarzowi tego obiektu i człowiekowi, który miał tyle odwagi, desperacji i pomocy, żeby ten konkurs przeprowadzić. I tutaj kieruję te słowa i zapraszam na scenę dyrektora Macieja Figasa. Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za miłe słowa. Cieszymy się, że druga edycja konkursu mogła się odbyć właśnie w naszym teatrze. Teatrze, który, powiem nieskromnie, znany jest od lat, że sprzyja karierom młodzieży wokalnej. I wielu z nich właśnie tutaj rozpoczynało swoją artystyczną drogę. Wierzę głęboko, że i wśród tegorocznych laureatów wielu z Was będziemy potem oglądać i podziwiać na najlepszych scenach świata. Proszę Państwa, czasy są rzeczywiście niezwykłe i jak już Pan Profesor zauważył, te zagrożenia dotknęły również przygotowań do tego konkursu i to chyba prawdziwy cud, że udało się go do końca zrealizować. Dlatego pozwolą Państwo, że ja w tym miejscu podziękuję wszystkim moim pracownikom. I to nie tylko
orkiestrze, chociaż ona przeszła rzeczywiście mordercze ostatnie dni. Dyrektorowi Piotrowi Wajrakowi, który wraz ze mną prowadził przesłuchania trzeciego etapu i przygotowania do nich, ale także wszystkim pozostałym pracownikom, tych, którzy zajmowali się organizacją tegoż konkursu, bo bez ich zrozumienia, bez ich wysiłku, tolerancji, nie wiem, czy dzisiaj byśmy się spotkali. Bardzo wam serdecznie dziękuję i zawsze byłem z was dumny. Mówię to do moich pracowników i to się już chyba nie zmieni. Dziękuję bardzo. Na koniec zapraszam na scenę prowadzącą dzisiejszą uroczystość, panią Marzenę Rogalską. Dobry wieczór państwu. Jest mi ogromnie miło, że będę częścią tej wspaniałej imprezy. Muszę państwu powiedzieć, że pobierałam lekcję u dyrektora Macieja Figasa i będę dyrygowała wręczaniem nagród. Będę potrzebowała, drodzy państwo, takiej solidnej współpracy. Dużo będą państwo klaskać, nagród jest dużo, co świadczy oczywiście tych regulaminowych i pozaregulaminowych. Co świadczy oczywiście o absolutnie fenomenalnym poziomie laureatów i poproszę o tę współpracę. Możemy zrobić próbkę. Ja będę tak i państwo wtedy klaszczą. Wspaniale. Dyrektor Figas jest na pewno w tym momencie ze mnie dumny, a potrzebuję tej współpracy, żeby nam bardzo sprawnie poszła ta pierwsza część, żeby państwu ten crème de la crème, czyli te wspaniałe arie móc zapowiedzieć. A zatem zaczynamy. Drodzy państwo, przez prawie tydzień jury drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego wykonało morderczą pracę. Wysłuchało 169 pieśni i 312 arii. Zmaganiom uczestników towarzyszyło 13 pianistów. A przesłuchania finałowe prowadziło dwóch dyrygentów i ten trud wysłuchania, przede wszystkim oceniania wszystkich wykonań i dziełem uszu, głów i rąk następujących znakomitości. Uwaga, teraz się zacznie. Andrzej Dober, przewodniczący, który jest w drodze na przedstawienie w Hamburgu. Helena Zubanowicz, w drodze na zajęcia w uczelni w Graz. Marcin Bronikowski, który jest w drodze do nas z przedstawienia w Gdańsku. Pani Edyta Kulczak w trybie online w Nowym Jorku i ona nas widzi. Dziękuję. I wreszcie Iwona Sobotka. Małgorzata Walewska. Sylwester Kostecki, sekretarz z ramienia Stowarzyszenia imienia Bogdana Paprockiego. Proszę państwa, jak nam wspaniale idzie, cudownie, a w trzecim etapie zmagań wokalnych powyższych robię tak, bo jednak, proszę państwa, myślałam, że bardziej widzę, ale jednak bardziej niedowidzę. W trzecim etapie zmagań wokalnych powyższych dzielnie i fachowo wspierali wszyscy dyrektorzy teatrów operowych w Polsce. Wioletta Bielecka Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Maciej Figas, Opera Nowa w Bydgoszczy. Łukasz Goik, Opera Śląska w Bytomiu, śledzący zmagania finalistów online, widzi nas. Magdalena Kaczorowska, Polska Opera Królewska. Piotr Kusiewicz, Opera Bałtycka w Gdańsku. Mariusz Kwiecień, Opera Wrocławska. Dariusz Stachura, Teatr Wielki w Łodzi. Alicja Węgorzewska, Warszawska Opera Kameralna. Jerzy Wołosiuk, Opera na Zamku w Szczecinie.
Tadeusz Tokarczyk, Opera Krakowska w Krakowie, w drodze na próby w rodzimej jednostce kulturalnej. Ale też kochamy przecież. Izabela Kłosińska, Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie. Proszę Państwa, uważam, że po prostu powinnam być zatrudniona przez dyrektora Macieja Figasa. Naprawdę idzie nam wspaniale. Dziękuję Państwu za to. To jest preludium. Proszę Państwa, po wysłuchaniu 25 uczestników finału drugiego ogólnopolskiego konkursu imienia Bogdana Paprockiego, wymienione przed chwilą jury, postanowiło przyznać następujące nagrody. Nagrodę dyrektora Opery Nowa w Bydgoszczy pana Macieja Figasa w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 Justyna Hill. Nagrodę wręczy gospodarz konkursu, dyrektor Opery Nowa, pan Maciej Figas. Doszły nam odgłosy paszczowe, jest wspaniale, proszę Państwa. A pan dyrektor, proszę. Ja tu dyryguję, dyrektorze, zapraszamy. Same miłe rzeczy, ja będę tłumaczyć. Wydaje mi się, że dyrektor odrobinę biegł. Proszę Państwa, nagrodę dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, pana Waldemara Dąbrowskiego, w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 Michał Romanowski. A nagrodę w imieniu dyrektor obsadowej teatru Izabeli Kłosińskiej wręczy pani Iwona Hossa, dyrektorka biura konkursu. Zapraszamy. Było dwa razy, że serdecznie są gratulacje. Dyryguję dalej, drodzy Państwo, nagrodę dyrektor artystycznej Warszawskiej Opery Kameralnej pani Alicji Węgorzewskiej-Wiskert w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 Szymon Raczkowski. Nagrodę wręczy oczywiście sama pani dyrektor Alicja Węgorzewska. Podsłuchałam. Pani dyrektor powiedziała, że serdecznie gratuluje i ma nadzieję, że to nie będzie jednorazowy taki epizod w życiu i tych nagród będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. Same miłe rzeczy. Proszę Państwa, nagrodę dyrektora Polskiej Opery Królewskiej pana Andrzeja Klimczaka w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 bądź 2022/23 Nazarii Kaczała. Nagrodę, tak jest, brawa, nagrodę w imieniu dyrektora wręczy jego zastępczyni, pani Magdalena Kaczorowska. Bardzo doceniam Państwa brawa, ale proszę, żeby nie słabły. Uwaga, kolejna nagroda, czyli nagroda dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie. Uśmiecham się tutaj do pana Jacka Jekieły w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 Justyna Hill, a nagrodę wręczy dyrektor artystyczny Opery na Zamku pan Jerzy Wołosiuk. Uśmiechałam się zatem do dwóch osób ze Szczecina, ale lubię Szczecin także.
Wszystko się zgadza. No właśnie. Tak, proszę Państwa i uwaga, uwaga, szósta nagroda. Nagroda dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pani Wioletty Bieleckiej w postaci udziału w spektaklu lub koncercie w sezonie artystycznym 2021/22 bądź 2022/23 Nazarii Kaczała. Brawa. Nagrodę osobiście wręczy pani dyrektor Opery i Filharmonii Wioletta Bielecka. Bardzo Państwu dziękuję. Czas na nagrodę dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu pana Łukasza Goika w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym i znowu, proszę Państwa, 21/22 bądź 22/23 Bartłomiej Kłos. Brawa! A w imieniu dyrektora nagrodę wręczy sekretarz jury pan Sylwester Kostecki. I czas na ósmą nagrodę dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, pana Dariusza Stachury w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 21/22 lub 22/23 Szymon Raczkowski. Nagrody wręczy osobiście dyrektor, pan Dariusz Stachura. Wspaniale, wspaniale. Tak jest. Ponadto dyrektor zaprosił do udziału w specjalnym... koncercie laureatów konkursów wokalnych w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dzisiejszych laureatów zaprosił następujące panie. Justyna Hill, Magdalena Stefaniak i Justyna Bujak oraz panów Dawida Roya, Nazariego Kaczałę i Szymona Raczkowskiego. Wielkie, wielkie dzięki dyrektorze. A teraz szczególnie miła chwila ogłoszenia dalszych nagród dyrektorów teatrów operowych. Tu znowu wielka miłość płynie w tę stronę, ponieważ dotycząca więcej niż jednego finalisty konkursu, którą to chwilę wspaniałą zainicjował dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej, pan Mariusz Kwiecień. I uwaga, w swoim imieniu nagrodę w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 aż trzem finalistom, dyrektorze. To wspaniałe. Justyna Hill, Szymon Raczkowski i Wojciech Urbanowski. Podsłuchałam dyrektora, było dużo czułości, proszę Państwa. Było naprawdę, proszę wierzyć, dużo czułości, naprawdę to było niezwykle miłe. I w ślad za ideą dyrektora z Wrocławia podążył dyrektor artystyczny Opery Krakowskiej w Krakowie, pan Tomasz Tokarczyk, który w imieniu dyrektora naczelnego opery, pana Bogusława Nowaka, przyznał nagrodę w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym 2021/22 lub 2022/23 Państwu. Ależ Ty się, Justyno, dziś nachodzisz. Justyna Hill, Szymonie Ty też, Szymon Raczkowski i Wojciech Urbanowski. Nagrody w imieniu dyrektora opery wręczy dyrektor biura konkursu Iwona Hossa.
niesłabną. Brawa, proszę Państwa, jesteśmy już w 2/3 tej części. Są Państwo wspaniali, a laureatom się to bardzo, bardzo należy. I poprzednim dyrektorom nie pozostał dłużny dyrektor obsadowy Opery Bałtyckiej, pan Piotr Kusiewicz, przyznając nagrodę dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku, pana Romualda Wilcza-Pokojskiego, w postaci udziału w spektaklu w sezonie artystycznym. Właściwie to państwo powinni mówić to razem ze mną. 2020 na lub 2020 na. Wspaniale, proszę Państwa, dziękuję serdecznie. A komu? Uwaga, Justyna Hill, Magdalena Stefaniak i Wojciech Urbanowski. Czy mówiłam już dzisiaj, że są Państwo wspaniali? Tak, mówiłam, ale powtarzać to jeszcze wiele razy będę. Dziękuję pięknie i uwaga, przechodzimy do głównych nagród tegoż konkursu. Proszę nie uznać tego za brak elegancji. Tak po prostu stwierdziliśmy, że właśnie w taki sposób będziemy budować napięcie, zaczynając wręczać nagrody od panów. Trzecie miejsce zatem w kategorii głosów męskich w kwocie 8000 zł otrzymuje Szymon Raczkowski, a nagrodę wręczy Małgorzata Walewska. Powiem Państwu, że właśnie Małgosiu chyba trzeba brać przykład. Chwila dla reporterów. Bardzo proszę, aby kolejni wręczający też tak robili, żeby fotoreporterzy mogli uwiecznić tę chwilę. Bardzo dobrze. Uwaga, proszę Państwa, napięcie rośnie. Drugie miejsce w kategorii głosów męskich w kwocie 10000 zł otrzymuje pan Nazary Kaczała. A nagrodę wręczy pani Iwona Sobotka. Chwila dla fotoreporterów. Pierwsze miejsce w kategorii głosów męskich w kwocie 12000 zł otrzymuje, czy chcą Państwo wiedzieć kto? Och, słabo Państwo chcą wiedzieć. To od razu proszę bić brawo, bo jest to Dawid Roy. Nagrodę wręczy Małgorzata Walewska. Małgosiu, cudownie, cudownie, teraz kolej na panie. Dobrze wymyśliliśmy to budowanie napięcia, prawda? Prawda, prawda? Oczywiście, proszę Państwa. A zatem trzecie miejsce w kategorii głosów żeńskich w kwocie 8000 zł otrzymuje pani Justyna Bujak. Brawa! Nagrody wręczy dyrektor konkursu pan Adam Zdunikowski.
chwila dla fotoreporterów. O to chodzi, proszę Państwa. Wspaniale. I gładko, zwinnie przechodzimy do miejsca drugiego w kategorii głosów żeńskich i kwoty 10 000 zł, którą otrzymuje pani Magdalena Stefaniak. Nagrodę wręczy sekretarz jury, pan Sylwester Kostecki. Była chwila dla fotoreporterów. Wspaniale. I znowu zadam Państwu to pytanie zasadnicze, czy chcą Państwo poznać laureata pierwszego miejsca głosów żeńskich. Dodajmy do tego odgłosy paszczowe. Czy chcą Państwo? Oczywiście. Małgorzata Walewska wszystkich Państwa przekrzyczała. Nie pozwólcie na to. Czy chcą Państwo? Małgośka, niezła jesteś. Proszę Państwa, otóż spieszę donieść w imieniu jurorów, które postanowiło, że pierwsze miejsce w kategorii głosów żeńskich w kwocie 12 000 zł, ach, jak ona się nachodzi dzisiaj na tej scenie, otrzymuje Justyna Hill! Nagrodę wręczy dyrektor konkursu, pan Adam Zdunikowski. Proszę Państwa, i chwila dla fotoreporterów. Chciałam jeszcze Państwa poprosić o dodatkowe brawa dla dyrektora konkursu, który jest no niemalże od tygodnia nieprzytomny ze zmęczenia, bo wszystkim zawiaduje. Naprawdę, dyrektorze, brawa Ci się należą, dyrektorze. Udajmy, że nie wylał mi wody. Udajmy, że to się nie stało, proszę Państwa. Uratowaliśmy dyplomy, wszystko jest okej. Tu naprawdę na tej scenie są zapracowani ludzie, dyrektorzy. Kocham pana. Proszę Państwa, no to już dużo wiemy, ale to nie koniec nagród, ale proszę mi wierzyć, że dyrygentura moja i Państwa współpraca idzie wspaniale. Jeszcze tych nagród odrobinkę troszkę jest, nagród pozaregulaminowych, ale mówiłam, świadczy to o fenomenalnym poziomie artystów i o tym, że jury jest wspaniałe i mnóstwo darczyńców. A zatem nagrodę specjalną w wysokości 4 000 zł za najlepsze wykonanie arii kompozytora polskiego otrzymuje pani Justyna Hill. Ta-da! A nagrodę wręczy sekretarz jury, pan Sylwester Kostecki. Była nagroda specjalna, teraz czas na nagrody pozaregulaminowe. Nagrodę od Stowarzyszenia imienia Bogdana Paprockiego w wysokości 3 000 zł dla najlepszego tenora. Drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego otrzymuje Nazari Kaczała. A tę nagrodę wręczy dyrektor konkursu Adam Zdunikowski. Z daleka od mojej wody. Pięknie, proszę Państwa, nagrodę Fundacji Marceliny Sembrich-Kochańskiej w wysokości 2 000 zł dla najlepszego sopranu koloraturowego drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego otrzymuje Paulina Gocałek. Brawa! Nagrodę wręczy prezes Fundacji imienia Marceliny Sembrich-Kochańskiej, pan Juliusz Multarzyński. Zapraszam serdecznie.
Jest chwila dla fotoreporterów, cudownie. Są gratulacje, są dyplomy, są nagrody, a tymczasem czeka kolejna nagroda Stowarzyszenia imienia Bogdana Paprockiego w wysokości 2000 zł dla największej osobowości drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego, którą otrzymuje pan Bartłomiej Kłos. A nagrodę wręczysz Małgorzato znowu. Ty, Małgorzata Walewska, proszę. Proszę Państwa, dwie nagrody od Edyty Kulczak, rezydentki Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dla najmłodszej finalistki konkursu. Po $250 każda otrzymują dwie panie. Marta Mazanek-Matuszewska i Justyna Hill. Brawa! A nagrodę wręczy dyrektor konkursu Adam Zdunikowski. Zapraszam Cię, Adamie. Wspaniale, wspaniale nam idzie. Uwaga, dwie nagrody ponownie od Edyty Kulczak, rezydentki Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dla najmłodszego finalisty konkursu. Po $250 każda nagroda otrzymują dwaj panowie, mianowicie Szymon Raczkowski i Dawid Roli. Nagrodę wręczy pani Iwona Sobotka. Ponownie nagroda od pani Edyty Kulczak, rezydentki Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dla największej indywidualności konkursu. $2000, które otrzymuje... Chcą państwo wiedzieć kto? O, słabiutko chcą państwo wiedzieć. No proszę państwa, Dawid Troj! Brawa! Małgosiu, czyń honory, Małgorzata Walewska wręczy nagrodę. Proszę Państwa, i nagroda specjalna dla wyróżniającego się pianisty drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego. Otrzymuje ją pan Aleksander Teniga. A nagrodę wręczy dyrektor biura konkursu Iwona Hossa. Proszę Państwa, jeszcze tylko pół karteczki nagród dodatkowych i będą efekty specjalne. Uwaga, nagrody dodatkowe od jubilera Domino z Bydgoszczy dla laureatów trzech pierwszych miejsc w kategorii głosów żeńskich i głosów męskich. Drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego. Sześć eleganckich zegarków na rękę firmy Adriatica, trzy damskie i trzy męskie. Powyższe upominki otrzymują, dam znak, jak wymienię wszystkich, dobrze, Justyna Bujak, Magdalena Stefaniak, Justyna Hill, Szymon Raczkowski, Nazari Kaczała i Dawid Roy.
Ufundowane nagrody wręczy pan dyrektor firmy Domino, pan Sebastian Kozera. Czy pan Sebastian jest z nami? Wspaniale. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, proszę, wyjeżdżają nagrody. Niesławną brawa, niesławną, proszę państwa. Dziękujemy pięknie. Proszę państwa, spocznijcie, kochani, wyposażeni w te piękne zegarki. Uwaga, a tymczasem nagrodę dodatkową od salonu mody męskiej Derert i pracowni krawieckiej imienia Karola Włodarskiego dla zwycięzcy drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego. Indywidualny projekt i wykonanie wieczorowego garnituru. No to kochamy, proszę państwa. Tę nagrodę otrzymuje Dawid Roy, bo na zrealizowanie tejże pięknej nagrody wręczy właścicielka firmy pani Izabela Wegnerowska. Dobry wieczór, pani Izabelo. Tymczasem nagrodę dodatkową od Atelier Ślubnego Maryla W. dla zwyciężczyni drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Bogdana Paprockiego. Indywidualny projekt i wykonanie kreacji koncertowej otrzymuje Justyna Hill, a wspomniany bon wręczy właścicielka atelier pani Maryla Walkowska. Zapraszamy. Proszę państwa, jeszcze wisienka na torcie. To są ostatnie nagrody. Ta wisienka na torcie w postaci słodkich upominków dla wszystkich laureatów od Bromberg Cafe, ale muszę państwu wyznać, że ukryliśmy je pod kluczem. Postanowiliśmy je wręczyć wszystkim laureatom dopiero po wykonaniu arii. Chyba państwo rozumieją, prawda? Tak trzeba było zrobić. Gdybym ja była na ich miejscu, trudno byłoby mnie powstrzymać od skosztowania tych pyszności. Proszę państwa, obiecałam efekty specjalne. Uwaga, pierwsze rzędy. Czuć, było czuć, orzeźwienie. Ja państwa zostawię na chwilę. Wspaniałym jurorom szanownym dziękuję, laureatom także. Będzie maleńka przerwa. Wielkie, wielkie gratulacje dla laureatów. Jesteście wspaniali. Wstańcie jeszcze, żeby można było was jeszcze raz oklaskiwać. Robota mordercza, jak to dyrektor powiedział, konkursu jurorów. Wstańcie, kochani, wam też pięknie dziękujemy. A ja państwa proszę o odrobinkę cierpliwości. A dlaczego ona nam jest potrzebna? Otóż musimy przebudować scenę. Ja powrócę do państwa za moment, a tymczasem zostawię państwa sam na sam z patronem konkursu, samym Bogdanem Paprockim. Zapraszam na seans.
Oh.